Cześć, witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie już na kolejnym jesiennym odcineczku z Podlasiaków. Słuchajcie, mamy moją kochaną ikonę tego gospodarstwa, czyli dojca w końcu naprawionego. Nasz kochany sąsiad wrócił i zrobił to, co miał zrobić. Także ciągniczek będzie chodził. Troszeczkę mnie to kosztowało, ale o tym sobie porozmawiamy później. Byłem niedawno na skupie, bo na tej przyczepie miałem jeszcze przężyto, nie chciałem wsypywać do silosów tego, bo to w sumie tylko jedna przyczepka. Co z nowości? Tak na szybkości, bo już koszą tam, koszą na właśnie polu. Sprzedałem SIPME, bo już po ostatnim odcinku, jak dobrze słyszeliście i pamiętacie, moja kochana prasa się bardzo lubiła psuć, nie dobijała tych belek, siatkę wywalała itp. itd. Także stwierdziłem, że nie będę się z tym bawił. Na nowy sezon chcę coś mieć sprawdzonego. Nie chciałem starszej klasy, bo tamte też pewnie już miałby swój przebieg. Także stwierdziłem, że pójdziemy w coś nowszego. To jest prosto tam 12-13 rok. Trochę już też belek zrobiła, ale jak widzicie, jest w bardzo fajnym stanie. Troszeczkę za nią pieniążków daliśmy, troszeczkę też wydatków było związanych z innymi rzeczami, ale to wszystko na spokojnie. A teraz jedziemy na moje ostatnie pole kukurydzy. Zostawiliśmy je na sianko, bo no tutaj już po prostu nie weszło nam w kiszonkę, na kiszonkę tej kukurydzy, także ja wsiadam szybko do dojca. Tutaj będziemy sypać, bizon tutaj stoi oczywiście w kącie, żeby nie zawracał tutaj nam gitary. My odpalamy sobie ciągniczek. Mam nadzieję, że dźwięki troszeczkę zostały poprawione względem poprzednich odcinków, bo wiem, że narzekaliście, a raczej po prostu zwracaliście uwagę na to, żeby jednak te dźwięki były bardziej słyszalne. Oczywiście ciągnik wrócił z naprawy, już będzie do remontu, bo dlaczego by nie przywalić w pastuch? No ale dobra. Prasa kosztowała mnie coś koło 120 tysięcy. Także niby dużo, niby niedużo, ale powiem wam, że za ten stan i za tą dokumentację i to, co było przy niej robione, stwierdziłem, że wolę już dołożyć do tej prasy trochę i jednak, żeby ona mi posłużyła, aniżeli mam znowu jakiegoś bubla kupić i mieć po prostu z tym same kłopoty. Tak jak mówiłem, kosimy kukurydzę na ziarnko. Przyjechał prawdopodobnie do mnie Peter z nowym kombajnem, bo tak jak było ostatnio wspominane, no wcześniej mieli klasa, ale z tego klasa nie byli zadowoleni, więc chyba pora na zmiany. Ale podobno już chyba nie ten kolor, nie jest zielony w ogóle jakikolwiek, tylko w ogóle inna marka, ale to zobaczymy na, słuchajcie, samym polu. No, no nie powiecie, że dojcyk tutaj nie robi roboty, no jakby... Dobra, koguty też włączymy, no bo tu już gabaryty są. Także dojeżdżamy do pola. Sąsiad w końcu wrócił, sąsiad z nami jest. Nawet, o, widzę, że stoi. Także generalnie to... O! No, ciekawe, ciekawe, dobra. Żeby nie było, bo pogadamy jeszcze z sąsiadem na poboczu. A, no dobra. A, bo on tamtej strony jedzie. Dobra. To w sumie nie będę gasił do ojca. Tylko sobie o tak tego. Siema! Powitał. Powitał, powitał. Możesz się tutaj widzom wytłumaczyć, czemu ciebie nie było ostatnio, no? No. Dzień dobry, widzowie, dzień dobry. A, tam szmery, bajery, takie rzeczy. Inne sprawy załatwiają. No, ale sąsiad już jest, spokojnie, nie martwcie się. Sąsiad przyjechał tutaj nam pomóc, bo w sumie nie wiem, kto... Ile tu w ogóle sypie, nie? Bo to niby kiszonkowa odmiana, ale no... No już nie miałem gdzie tego wepchnąć, a do sąsiada też nie będę wpychał, bo jemu na wiosnę jest potrzebny silos wolny, także... Stwierdziłem, dobra, nie będę taki. I tego. Dobra, czekaj, tamtego trzeba. Uuuu! Oj, kochany! Tutaj to. On chyba wczorajszy jest, wiesz? On. Jedź, puszcza cię! No, jeszcze nie trąbi, nie? Dobra, no coś tam kosi, nie? Ale co z tego będzie, to. Chyba leci. No nie wiem, no nie wiem.
We może w biegu tam sypaj czy coś, na CB rady tam się tego. Dobra, to jak każesz, to ja idę. No, dobra, to na CB rady sobie pogadamy. Ja też z widzami sobie na spokojnie porozmawiam, żeby nie było. Dobra, zamykam, bo to... Tarek, ile tam masz? Pół zbiornika. Pół zbiornika? Zbiemy? A! Jak coś, to możesz się przywitać tak, tak ładnie, nie? Tak z widzami, Piotrze. A, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Co się stało, że barwy zmieniłeś? Jakby rozumiem, że ostatnio narzekałeś na klasę, ale że aż tak? Medion to nie jest komo jak dla mnie. A cena robi cuda. No, co ty nie powiesz, nie? O właśnie, co do ceny, to też się troszeczkę tutaj zmieniło nad moją główką. No generalnie co? No mleko. Mleko przede wszystkim, więc co jakby przewinięcie mamy przelew za mleczko. Sprzedałem też przężyto, bo generalnie przężyto było właśnie na tej przyczepce. No i są planowane inwestycje w postaci dodatkowego areału, ale to wiecie, zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie w praniu. Rzepaki są zasiane, żyto mam zasiane. Niestety zboża mi się w sumie nie udało jakby tak zasiać, jakbym chciał, więc będę siał zboże jarę i prawdopodobnie na dwóch polach. Wywiozłem praktycznie całą ziumpę, żeby nie było. Dobra, podjedziemy sobie tam, w tamtą stronę. Sąsiad? A, sąsiad pewnie z kabiny wyraz, to nie słyszy. Także sobie... Co tam? Jak to ziarko tam wygląda? Ja chcę... Powiem ci, że nawet nie patrzyłem. Chcę to zobaczyć jakoś tak. Nawet ładne. No nawet... Nawet ładnie. Czekaj, jak to się wchodzi, no to przyczepę twoją. Sąsiad, ja rozumiem, że ty się lubisz kąpać w kukurydzie, ale że aż tak? Chłopcze. Nie no, całkiem przyjemna ta kukurydzka z tego co tego. Jak coś to sypiemy, to no, do mnie na halę, nie? Dobra. Żeby nie było, bo wieczorem przyjedzie po to ciężarówka. W sumie chyba jeden skład by to na to wystarczył. Tak mi się coś wydaje. Tamten zasuwa to z tą kukurydzą. Czekaj. Ja to sobie dobra, żeby nie spaść z tej burty. Jakiegoś... A, bo on się przekosił, to dlatego on tak tego. Dobra, teraz to ma sens, nie? Ale tak w sumie... Nie, tak z dwie przyczepki powinno to oddać, nie? Tak mi się wydaje. Chyba. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie. W sumie to będzie ostatni odcineczek z jesieni. Tylko co będzie... Będą już następne odcinki w... Już pewnie z przyszłego sezonu. Także na spokojnie tutaj u mnie się coś zadzieje, bo prawdopodobnie na wiosnę przyjdzie mi z młodego rolnika resztę sprzętu. Ale to idzie, ale to drze papę. No zdrowy wydech ma, zdrowy wydech. U mnie to tak, o właśnie, miałem powiedzieć co w dojcu się stało. Generalnie to był po prostu błąd skrzyni i wysprzęglik sobie mówił papa. Także trzeba było to zrobić. Przy okazji wyszło, że trzeba wymienić oleje, bo już w sumie dawno nie były robione, czy to olej w silniku, czy w ogóle w całym układzie. Wyszło jeszcze parę pierdół, no i tak na dobrą sprawę acewka tam jeszcze poszła. Więc generalnie za całą naprawę to tak, no w sumie po znajomości jeszcze sąsiad pogarniał parę części, to wyszło tam niecałe 4800. Nie, sąsiad tam dwie flaszki dostał. Akurat wypiliśmy, także nie było z tym problemu. A na dobrą sprawę to z nowych rzeczy to będzie właśnie pole. Na pewno, żeby było jakieś zróżnicowanie. Postaram się kupić, jak zobaczymy, jak będę z pieniędzmi stanął, bo trzeba kupić jeszcze paliwko, trzeba kupić nawozy, nasiona. To troszeczkę kosztuje. A jak jeszcze się mam, porywam na kupno, o dobra, chłopaki tam widzę sypią w locie, także zaraz ja będę tam podjeżdżał, więc no trochę wydatków będzie mnie czekało, może sąsiadek kupię po prostu jeden skład na spółkę, w sensie no wszystko, żeby było jednym transportem przewiezione, żeby za transport nie płacić nie wiadomo ile. No ja stąd tego fenda słyszę, nie? Jezus Maria, jak on go katuje.
właśnie ciekawe, jak mokra ta kukurydza jest, bo generalnie to tak ostatnio troszeczkę popadało. I to tak solidnie. Że sąsiad to się też ostatnio kopał, także tak to. Ale dobra, no w sumie my wejdziemy sobie do ciągnika, zamkniemy sobie drzwi i pojedziemy sobie w stronę Piotrka, bo nie wiem, jak on tam będzie stał ze zbiornikiem, ile on tam ma. Halo, halo, jesteśmy na CB Radio, Peter? Oho, coś CB Radio nie łapie. Halo, halo, jestem. O, dobrze, słuchaj, jak tam stoisz w zbiorniku, ile ty tam masz? Niedawno się wysypałem. Jak będę tam ku górce, to potem będziesz się mógł do mnie zawijać, wiesz? A, okej, okay, dobra, dobra. Ale powiem ci ładnie. Tak? Mhm. Dwie przyczepki? No dobra, półtorej przyczepki pewnie będzie. No bo w sumie tutaj od razu będziemy się sypać cały ten. Dobra, to tam. Po co nam sekundę przeładowywać? A, no w sumie racja, no. Tu już no, tak szybko? O kurde. Interesuje cię może wilgotność? No tak troszeczkę wypadałoby wiedzieć. No od tamtej, od tej strony co idziemy teraz. No. Jest chyba trochę gorsza ziemia. To pokazywało 32. No. A od tej strony tutaj tej dróżki, tam od strony pola Łukasza to pokazywało 38. No to tak kurde ciut za mocno, no ale dobra no. Niech tam będzie. Generalnie? Ja jadę 10 jak coś. No wiem, także. Dobra. Znaczy wiesz, bo znaczy mam chyba nie do końca skalibrowane, to by trzeba było potem tym takim normalnym mierniku zmierzyć. No to i tak. Jesteś na CB, słychać mnie? Słychać, no. Tutaj gdzie Bison stoi, ta? Ta, weź to tam wywal po prostu na środku, ja to wiesz, Ursusem podgarnę i to tyle, ja. Nie? Także na spokojnie. Szczerze, myślałem, że to troszeczkę dłużej zejdzie. Ale no cóż. Najwyżej jeszcze się wpadnie do sąsiada na kawkę. Albo. Za duży kombaj kupiłem na wasze areały. Nie, wiesz, jakby. Ciężko mi było określić, nie, ile z tego będzie, bo już więcej na kiszonkę sam wiesz, że nie chciałem pchać. Nie. Uciekasz. O, dobra, przepraszam, nie chciałem. nie chciałem. Także. Dobra, panie kochany, ile ty chcesz za tą usługę? 550 biorę za hektar, po znajomości. Tutaj, no, tak z dziebka więcej, bo niestety hektar. Nie będę to tobie żałował. 600 jak i się nie znamy, nie? Dobra, dam ci z górką. Będziesz miał akurat za tego, za szybką odprawę, za szybkie koszonko i w miarę dokładne, bo z tego co widzę to no to jest czyściutko, bo po medionie prawdopodobnie tak by nie było. Mediona byśmy za 4 zatykali. No to tak myślę, nie? No bo i tak to masz 6 przystawkę, czy jaką? A se panie zobacz, policz. 6 albo 8. Ale ci rozłożę, żeby łatwiej było policzyć. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no ósemka. No dobra, no baw się tą hydrauliką, no, zobaczymy jakie to wydajne. Nie no, generalnie jestem zadowolony, pieniążki dostałeś. Słuchaj ty, proszę ja ciebie, na wiosnę, jak ty będziesz stał z czasem generalnie, czy macie jakieś siewy, nie siewy, cokolwiek? Od buraka przez kukurydzę po trawy. No dobra, ale czy jakieś ziumpy, nie ziumpy też to macie w planach, czy nie za bardzo? No, w zeszłym miesiącu lałem. Bo generalnie to bym pewnie potrzebował, żeby ogarnąć mi łąki, a ja w międzyczasie bym sobie siał albo uprawiał, nie? Nie ma problemu, jak coś to się dogadamy, nie? Bo generalnie to troszeczkę pola doszło i boję się, że się nie wyrobię, nie? A jeszcze sąsiadowi mam pomóc z jego obornikiem, także jeszcze u siebie muszę ten obornik wywalić na swoje pole, także wiesz, tutaj no
Troszeczkę roboty będzie i tak po prostu pytam, że potrzebuję pomocy. No ale dobra, skoro tak, to... Jak coś to dzwoni, ale o właśnie, widzę, że syn marnotrawny wrócił. To znaczy? A! Nie, no generalnie to niby takie pierdoły, ale unieruchomił mi tak ciągnie, że to głowa mała. Ale wiesz, no i tak już się przymierzam coś po 200 koni brać, nie? Także... I tak ciągnik zostanie, i tak zostanie. Proszę mi go nie gazować. Także dziękuję, dziękuję. Ale raczej zostaniemy w tych barwach. Chyba, że ktoś mi da po prostu dobrą cenę za w miarę dobre wyposażenie. Ewentualnie finansowanie fabryczne może jakieś się załapie. Ale na razie to chcę odebrać ten sprzęt na wiosnę, na młodego. I wtedy będziemy myśleć, co dalej, nie? Ty, bo pamiętasz, co ja ci prasowałem, nie? No tak, pamiętam, no. Zanim twój dojedzie, chciałbyś sobie przetestować ciut większego w tych barwach? Ty, no generalnie w sumie już nie mam gdzie, bo tutaj to... A nie, chodzi mi powiedzmy na wiosnę, zanim ci dojedzie. A, znaczy to i tak, no wiesz, to jeszcze trochę czasu do tego ciągnika, nie? To już na następną jesień bym się coś rozglądał. Ale ja wiem, że ty tam masz, ja wiem. Wiem co konkretnie nawet. Czy to jest akurat sprzęt od szwagra, nie? Mhm. Ale no, u szwagra jeszcze się coś innego pojawi, też zmienia barwy. O Boże, słodki. Znaczy, ja to... tamtego zostawię, ale dokupuję, wiesz? Okej. Bo szwagier ma też krowy mleczne, tam jakbyś tu jał tą drogą, no, to no. Tam... Cztery wiochy dalej? Mieszka. No, to jest taki jeden większy, no. No, no i on kupuje cały zestaw w jednym kolorze. Aha. To... Za dużo pieniążków chyba ma, wiesz? Tak coś czuję, za dużo pieniążków. No wiesz, no, ma tam trochę tych... No ma dużo dosyć sporo swojego. Hmm. Bo on też robi usługi, wiesz jaki tutaj jest u nas rejon, nie? No, wiesz, a jak maszyna ma maszynę sobie kupić, żeby sobie szybko porobić, poogarnieć, bo wiadomo, jak chcesz iść na dobrą wydajność, dobrą jakość mleka, no ta. Zdrowotność krów, no to ta pasza musi być dobra, to trzeba szybko skosić, zebrać, nie? No. A nie tam, że wiesz, skosisz, a po 4 dniach będziesz to zbierał, bo to już zacznie się w tych pokosach kichić powoli, nie? Zgadza. No i stwierdzimy, no, że jak to ma stać, no to będzie robił usługi. Znaczy on już aktualnie też robi usługi. No. Ale jego zestaw już jest taki trochę za mały, nie? No i ogólnie tam był plan brać większy, no, większego konia. No, no. Tam dwa mniejsze sprzedaje i kupuje właśnie traktor i samozbierający nowy, nie? Ja na razie o nowej samozbierającej mogę pomarzyć. Na razie to ciągnik i coś do uprawy. A potem najwyżej przyczepa. A raczej używana na chwilę obecną, bo na nowo to tak... Lepiej nie na razie dla mnie, jak dopiero może nową oborę postawię silosy albo z klocków, albo wylewane po prostu z płyt, ale co, dalekie plany, no na razie to mówię, trochę więcej sprzętu i ziemi na pewno, bo już jak będzie ziemi więcej, no to już troszeczkę bezpieczniejszy będę, to wtedy będę mógł myśleć albo o oborze, albo no, o budynku nowym. No, przede wszystkim swoją ziemię, bo tam nie patrz na dzierżawy, nie? Bo tak, no na swoje, nie? A po żniwach możesz już nie mieć, nie? No to jest właśnie najgorsze, no, ogólnie, o właśnie, co do tego zestawu, to może będziecie mnie widzieć, bo kojarzysz tego tam, kurde, Janka, ten co tam mieszka za Łukaszem, dwie gospodarki dalej. Coś kojarzę, coś mi się no, obiło. No, on tam od 20 krów i on się tam dobrze właśnie kumpluje ze szwagrem. No. I ja tam mam do niego przyjechać, pozbierać tam, nie wiem, chyba 5 hektarów łąki, to będę miał 5 zbieraków i... Nie, koniec. No tak, no. Słuchaj, to nie to co u nas, nie to co u mojego sąsiada, nie? Że tutaj wpadasz to... i jedziesz końca nie ma, nie? Albo jedziesz przez 3 wioski dalej. No to jakbyś widział mnie w jakimś takim niecodziennym zestawie, to spokojnie. Na firmie... Nie. To nie to. Rozumiem. To jeszcze nie firmowe, ale tam też są plany. No, już jest dogadane. No generalnie już tutaj widzę, że są plany, nie? New Holland, nie? Bo myślałem, że będzie w sumie John Deere, nie? A tak patrzę, już jak żółte jest, to takie...
No cóż, no. Ale skusiło dobrze, także nie ma źle. Znaczy, ogólnie co jest najśmieszniejsze, wiesz, kupiłem kombajn, a chcą mi wcisnąć traktor na wiosnę na testy, nie? No nie mów, że z tej barwy. Mhm. Nie, powiedziałem nie. Znaczy nie, ja mam co innego, cały zestaw też ugadany test innej firmy, nie wiem. Jak się tam trafi, czy wy tam też będziecie w tych tam, powiedzmy, terminach coś zbierać, to do was też będę tym zbierał? Czy po prostu gdzieś tam będziecie się, no, mijać ze mną, nie? No, pożyjemy, zobaczymy, jak to tam będzie, nie? Dobra, już mogę zaczynać? Dobra, słuchajcie, miałem małe cięcie, ważny telefon, także... No co, miło się gada, ale wiem, że i tak gonicie czas, gonią cię terminy, także dziękuję raz jeszcze. Jak coś, to w kontakcie, na wiosnę będziemy się umawiać, no, najwyżej jakiś jeszcze ciągnik dam ci, wezmę sobie na testy, bo też coś się rozglądam. Sąsiad w ogóle mój coś tam planuje, ale wiesz, owiany wiecznie tajemnicą, więc jak... Ja ci powiem, ja wiem, bo ja to mam przywieźć, to już stoi na placu, ale nie powiem ci. Aha, czyli jak zwykle znów się dowiaduję ostatnio o wszystkim. Ale panie, jak już tam przyjedziesz, zobaczysz i zostajesz tam na wieczór, nie? Zobaczymy. Dobra, słuchaj, ja też jadę, bo ja też muszę się wyładować, trochę podgarnąć, poogarniać na gospie, także dzięki raz jeszcze, trzymaj się bezpiecznej drogi, a ja też bezpiecznie jadę. O, dzięki, trzymaj się. Dobra, no, do następnego. Do następnego, hejka. No i widzicie, drodzy widzowie, dobra. Jedź, puszczam cię. A, ty w tamto. No to jak ty w tamto, to ja w to jadę. W takim razie, nic nie jedzie. Dobra, słuchajcie, widzowie. Taki w sumie troszeczkę krótszy dzisiaj będzie odcineczek. Nie tak jak zwykle. No ale wiecie, szybka akcja, nie miałem też tej kukurydzy zbytnio dużo. Mam nadzieję, że sąsiad tam nic mi nie pouszkadzał. Albo się zmieścił w tej hali. Mam nadzieję. Hala w sumie jest wysoka, ale. Także myślę, że damy sobie tutaj na spokojnie radę. No i co, słuchajcie, ten sezon będziemy powoli kończyć. Będziemy zaczynać nowy sezon, myślę, że z przytupem. Że z fajnymi akcjami, z fajnymi nowymi nabytkami. No już jak zostało nam zdradzone, że sąsiad już coś kupił i już coś zamówił. No to generalnie... Możecie się spodziewać wszystkiego po nim. Wiem o jednym nowym nabytku, ale to też nie będę mówił, tak naprawdę, na chwilę obecną. O, czekajcie, jest na gospodarstwie. Dobra, zajedziemy na chwilę do niego, żeby nie było. Coś tam działa. Sąsiad, udało się tego? Wysypać bez problemu? Bez problemu, nawet nie zahaczyłem konstrukcji. O, zobaczę jak przyjadę w takim razie. Dobra. Nie ma problemu. Słuchaj, bo ja też tam, no, ty brałeś ode mnie ostatnio tą ziumpę. Dałbyś mi obornika na wiosnę? Trochę? Nie ma problemu, bierz, nie krępuj się. Dobrze, to na tą kukurydzę w sumie jedną i drugą by mi była potrzeba, nie? Bo ziumpę to bym sobie zostawił na łąki, nie? Bo łąk też Dobra. Trochę jest. Także no, jak coś? W sumie jak będziesz chciał, to któregoś razu? No w sumie tych akcji się trochę nazbierało, to jak będziesz następnym razem mnie na gospie, to podejść pod dystrybutor, to cię zaleje do pełna. Dobra, z tym to chłopie. Dobra, nie gadaj mi, bo to też kosztuje, nie? Także... Wydasz mi się na wiosnę. to inaczej. Pewien pan z pewnego kombajnu już mi zdradził, żeś coś kupił. I coś stoi na placu. I coś ma ci przywieźć. Ale nie powiedział co. Także ja nawet nie chcę wiedzieć, coś ty wymyślił. Ale zobaczysz. Ej, dobra, ja jadę na gospę w takim razie, ty rób tam swoje, jak coś to będziemy w kontakcie, nie? Dobra. To trzymaj się, miłego dzionka. No, także widzowie, jak sami dobrze słyszycie, jest jak jest, tylko ja jestem cofnięty w rozwoju, jeżeli chodzi o gospodarstwo, no ale cóż, no... Żyćko, no niestety, tak już chyba miało być po prostu. Ale spokojnie, jeszcze kiedyś sąsiada przebijemy. Może nie na sprzęt, ale może na hektary. O, to
To sobie może być taki dobry plan, żeby na hektary tutaj sobie dziabnąć. Tylko ciekawy jestem, jak on mi to wysypał z kolei, nie? Także tak to. Dobra, no generalnie belki siana to mam tylko 3, ale to też będę musiał kupić jeszcze więcej, bo już troszeczkę mi się z tym zeszło. Dobra, jak on mi to wysypał? Dobra, zajedziemy sobie chyba o tak po prostu, nie? Musimy sobie tak, jest na tył. Dobra, chyba. O! O ten jak tu się pojawił? Czekajcie. Na wstecznym. Czekajcie, szybko sobie otworzę. Ofaj, cofaj. A to coś ty się tu tak szybko pojawił? Ty! Czym ty? Przezdrowek, przysiadłem. Przezdrowek, właśnie, zapomniałem, przezdrowek. Dobra. Ja od drugiej strony się ładowałem z drugiego gwiazdu, no ale... Dobra, tam coś się tu mi tego... Ja to sobie wysypię... O! Już no, co ja się będę tu, wiesz... Kręcił. Gorzej będę se tą... Ursusikiem tutaj działał, nie? No pewnie. Dobra, w sumie... Coś to ładowarkę ci mogę pożyczyć. Tam. On siedzie. Ja mam Ursusika, Ursusikiem się jeszcze pomęczę. Kiedyś mu dołożę tylko tego napęd, ale no. Coś tam z nawozów mam, ale to tam wiecie. Tego nawozu to jest tyle. Generalnie nie wiem dlaczego Ursus jest w powietrzu. Ale generalnie ciśnienie powinno go opuścić. No ale dobra. Znaczy, że jeszcze jest dobry tur. No. Ale tak jeszcze popatrzymy na te moje kochane ziarko. No nie jest tego jakoś super dużo. Myślałem, że ciut więcej tego będzie, no ale no. Takie pole też nie było tego jakoś za specjalnie, ale czysto, takie, no czyściutkie, nie powiem, że nie. Czyste, czyste, ładne. No. Lepsze od twojego. To rok będzie jeszcze ładniejszy. Ta. A u mnie to tak, no, u mnie to tak. No. Ja zobaczę na wiosnę, coś ty kupił, no, wtedy też będę tak krząkał. No, także, no w sumie tym akcentem będziemy kończyć ten sezon. Tej serii, także mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, troszeczkę krótszy, nie zawsze, ale myślę, że też lepiej się będzie oglądało. Zapraszam was na wiosnę, właśnie z tym oto panem w roli głównej i z naszym kochanym usługodawcą. Na te belki nie patrzcie, bo te belki też będą na sprzedaż, także jak coś, to możecie się zgłaszać po nie, po 150 za sztukę, owinięte już, sfermentowane, także dobre do użytku. No, i możecie to się... To ten szuwar tam pokościł i je. Sprasował. Sam jesteś szuwar, ty. Żadnego szuwaru nie koszę. No i generalnie możecie się ogłaszać o tego Bometa, bo ten Bomet to też będzie na sprzedaż, także... Także no. Chcę się go pozbyć, bo to do jest troszeczkę za mały jest i tak stwierdziłem, że się go pozbędę. Także możecie się ogłaszać o... jakby... zgłaszać o oferty. A tymczasem my się będziemy żegnać. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Dawajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie, co możemy zrobić na przyszły sezon, żeby się wam to lepiej oglądało. A tymczasem może bardziej o tym oto zielono-pomarańczowym akcentem będziemy się z wami żegnać. Życzymy wam miłego dzionka i trzymajcie się. Na razie. Cześć. Maneczko widzowie.